przechodzimy do tego, czym są zainteresowani najbardziej mieszkańcy. Proszę Państwa, projekt przygotował zarząd. Zanim odczytam, to chciałem tytułem wstępu powiedzieć tylko, nie zostaliśmy poproszeni w ogóle o opiniowanie tej organizacji ruchu. Robimy to z własnej inicjatywy w okresie świąt. W momencie była na ten temat dużo rozmów pomiędzy radnymi. No i zarząd przygotował to dość pilnie. Dlaczego? Odpowiem. Pan kierownik, który jakby nadzoruje pracę nad firmą, która się zajmuje tą organizacją ruchu, odpowiedział wprost, no i poniekąd ma rację, przepisy nigdzie nie nakazują im, aby występowali o opinię Rady Dzielnic w tych sprawach, w związku z tym nie wystąpili. I również zapowiedział, że oczywiście ten projekt organizacji ruchu, który widzimy na tych PDF-ach, załącznikach w internecie, nie jest ostatecznym projektem, ponieważ przetarg został rozpisany na tak zwany projekt otwarty, 36-miesięczny. Po doświadczeniach wprowadzania strefy na Kazimierzu po prostu wiadomą rzeczą jest, że w następstwie wprowadzenia nowej organizacji ruchu będą dokonywane w późniejszym czasie kolejne zmiany na bieżąco, dlatego że nie są w stanie, według słów pana kierownika, przewidzieć wszystkich zjawisk, które zaistnieją po wprowadzeniu tej zmienionej organizacji ruchu. Wiele z tego, co jest w tych załącznikach, podobno już jest zmienione, bo te załączniki były do składania uwag do 9 grudnia na stronie ZIKIT-u dość głęboko schowane, także niewiele ludzi mogło się z tym zapoznać. Niemniej jednak kilka środowisk podobno wypowiedziało się na ten temat, środowisko rowerzystów krakowskich, i złożyli kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych uwag, które też nie wiedzą, które z nich są uwzględnione, które nie, bo dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem. W związku z czym, tak na dobrą sprawę, większą informację otrzymamy wszyscy 14 stycznia o godzinie 19 na spotkaniu tutaj w szkole 31, które jest w sprawie strefy organizowane. Ma być przedstawiciele zarządu, mają być przedstawiciele dzielnicy ZIKIT-u. Również będzie właśnie pan kierownik od organizacji ruchu i mam nadzieję, że projektant. Oprócz tego poprosiłem, aby projektant z nami się spotkał jeszcze przed 14. Czy to się uda, no to dopiero po 7 stycznia się dowiem. Zatem przechodzę do odczytania projektu uchwały. Szanowni Państwo, paragraf 1. Rada Dzielnicy składa następujące uwagi do projektu nowej organizacji ruchu. Wnioskujemy o wyznaczenie maksymalnie dużej ilości miejsc parkingowych oraz zaplanowanie optymalnego sposobu parkowania pojazdów, aby zmiana organizacji ruchu w sposób rażący nie zmniejszyła ilości miejsc parkingowych. Punkt 2. Wnioskujemy o wyznaczenie miejsc parkingowych na ulicach Jaskółczej, Wisackiej oraz Kasztelańskiej, na których projektant całkowicie wykluczył parkowanie. Punkt 3. Wnioskujemy o ponowną analizę zasadności likwidacji parkowania po obu stronach ulic Stachowicza, Wyczółkowskiego, Syrokowni, Włóczków oraz Nastotów wraz z ewentualną analizą zasadności likwidacji ruchu obustronnego na rzecz ulic jednokierunkowych z możliwością parkowania po obu stronach ulicy. Punkt 4. Wnioskujemy o niewyznaczanie skrzyżowania równorzędnego w przypadku skrzyżowania ulicy Tatarskiej z ulicą Włóczków oraz utrzymanie znaku stop ulicy Stachowicza przed skrzyżowaniem z Borelowskiego Lelebela. Paragraf 2. Rada Dzielnicy wnioskuje o pilne rozpoczęcie procedury uchwałodawczej ujednolicającej zapis o miejscach parkowania w poszczególnych strefach. Usunięcie zapisu mówiącego o parkowaniu na czterech ulicach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wprowadzenie zapisu o konieczności parkowania jedynie na czterech ulicach to nierówne traktowanie mieszkańców poszczególnych stref, co w połączeniu z rażącym ograniczeniem miejsc parkingowych wprowadzonym w projekcie organizacji ruchu zagraża korzyściom wynikającym z wprowadzenia strefy jako takiej. Nasz niepokój budzi również brak konsultacji w powyższej sprawie z członkami Rady Dzielnicy, o co wiele razy prosiliśmy przy okazji różnych spotkań z dyrekcją ZIT. Proszę bardzo, kto z Państwa rozumie, że się to wsparcia przyjąć. Najpierw zanim przejdę do samych propozycji zmian w tej organizacji ruchu, to co do sposobu wprowadzenia tych zmian. No ja wiem, że przepisy ZIKIT-u nie obligują do przeprowadzenia konsultacji społecznych, ale też nie zakazują prowadzenia takich konsultacji, no i oprócz przepisów jest coś takiego jak zdrowy rozsądek. I wydaje mi się, że poinformowanie o konsultacjach tylko na jednej z dziesiątek podstron na stronie internetowej ZIKIT-u, nawet nie umieszczenie tej informacji na stronie głównej, tylko w jednej z wielu zakładek, jest trochę mało poważne i
szczególnie w projekcie, który obejmuje tak szeroki obszar, który jest związany z tyloma zmianami, gdzie ciężko przewidzieć konsekwencje takich zmian, tu głos społeczny mógłby być bardzo pomocny przy sprawie wypracowania dobrych rozwiązań, no jest nie za bardzo chciał z tego dialogu skorzystać. Mógł nawet wrócić się do dzielnic o wykorzystanie narzędzi, prawda, którymi dzielnice dysponują w komunikacji z mieszkańcami, typu gazetka dzielnicowa, tablicy, no było tych możliwości poinformowania mieszkańców o konsultacjach, nie, no, tego nie zrobił. No, tu jedno wyjaśnienie, bo w dzisiejszym dzienniku polskim rzecznik Ziki tu mówi o tym, jak... Ja mogę przerwać, panie radny. Okay, odnośmy się do projektu uchwały, szanowni państwo, będziemy rozmawiać okay. W wywiadach, w gazetach, codziennie, to nie dojdziemy z daleko. No dobrze, to co do samego projektu uchwały, ja chciałem, po pierwsze, wydaje mi się, że nie są wymienione tutaj wszystkie ulice, na których jest jakiś problem. No, nigdy nie rozumiem zmiany kategorii ulicy Łowieckiej na wewnętrzną, co oznacza, że tam ludzie będą mogli bezpłatnie parkować. Nie wiem, czemu to ma służyć, bo do tej pory to nie jest droga wewnętrzna, więc tego nie rozumiem. No, tu były radny Piotr Zalewski przygotował takie dosyć sensowne opracowanie i tam też w tych pozycji jest jeszcze parę, co można by postulować o wprowadzenie możliwości parkowania. No i... Dodam, że te postulaty byłego radnego Piotra Zalewskiego zostały dzisiaj przesłane panu kierownikowi Ziki i dlatego uznałem, że nie ma potrzeby ich wymieniania w uchwale, tym bardziej, że wiele z nich, no bądźmy szczerzy, jest niezgodnych z przepisami ruchu drogowego. W związku z powyższym nie wyobrażam sobie, żeby Rada Dzielnicy postulowała zmianę, która jest niezgodna z przepisami. Co do samej zmiany największej organizacji ruchu, czyli wprowadzenia skrzyżowań drogowych, wiem, że to jest kontrowersyjna sprawa, ale mam tutaj spore wątpliwości co do zasadności tego. Boję się, że to spowoduje większe zagrożenie wypadków, mniejszą płynność ruchu, bo na przykład na ulicy Senatorskiej do Niewozowicza, która stanowi pewnego rodzaju ciąg komunikacyjny, konieczność postępowania wszystkim samochodom z prawej strony, natomiast duże natężenie ruchu, czyli to chodzi o zatrzymywanie się w każdym skrzyżowaniu, no, czyli zmniejszyć jakąś przepustowość tej ulicy, tak samo, no, bo w świecie idealnym, jeżeli by kierowcy przestrzegali przepisów, takie rozwiązania by służyły uspokajaniu ruchu. No niestety rzeczywistość wygląda tak, że wielu kierowców jest w sposób niebezpieczny i nie zna wypisu ruchu drogowego, no i boi się, by po prostu skrzyżowanie w domu. No i nie pomyśle, ale mają. No to no więc dlatego chciałem zgłosić poprawkę jeszcze. Może ją odczytam. Proszę. Dodaje się punkt 5 w paragrafie 1, czyli punkt 4 otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się o rezygnację z zamiaru wprowadzenia strefy skrzyżowań udowodnionych na punkcie Żywnieckim i dodaje się na końcu uzasadnienie. Z uzasadnieniem następujący tekst. Przy dużym natężeniu ruchu istnieje spore ryzyko wzrostu liczby kolizji i innych zagrożeń. Zazwyczaj takie rozwiązanie wprowadza się na mniej uczęszczanych ulicach. Ponadto na tym obszarze istnieją naturalne ciągi komunikacyjne, na których odbywa się duży ruch, jakby ulica Doligosowicza i Senatorska, które są istotne dla komunikacji wschód-zachód w naszej dzielnicy. Taka zmiana może obniżyć ich przepustowość. Ten rejon często w godzinach szczytu jest zakorkowany, na wielu skrzyżowaniach, jak określenie pierwszeństwa przejazdu, może minimalizować zatory, więc jego likwidacja może zaburzyć funkcjonowanie newralgicznego systemu. I jeszcze być może istnieje skrzyżowanie budowlane prowadzi w jakimś stopniu do takiego uspokojenia ruchu i okolice tak prowadzi do zdecydowanego wzrostu zagrożenia kolizją. Ze względu na stronę wielu kierowców do ryzykowania jazdy nie znało się. Tym zagrożeniem, dlatego zagrożenia wynika, że porozumienie takiego rozwiązania zdecydowanie niwelują zalety. Warto zwrócić uwagę na to, że organizacja powinna się opierać na przewidywaniu rzeczywistych zachowań uczestników ruchu, a nie opierać się na założeniu, że kierowcy będą się zachowywać na celu. To jest moja poprawka. Ja widzę, że nikt się nie zgłosił, więc pozwolę sobie też powiem zabrać wnioski. Ja, szanowni państwo, i zarząd w przeciwieństwie do pana radnego, uważamy, że to jest jedna z najlepszych zmian w organizacji ruchu na punkcie Żynieckim, czyli wprowadzenie strefy skrzyżowań równorzędnych. A banie się tego, że kierowcy nie umieją jeździć lub nie przestrzegają przepisów, no to przepraszam bardzo, może w ogóle zlikwidujmy prawo jazdy, jeździmy bez, bo po co mają ludzie zdawać egzaminy? Tak naprawdę, wszędzie, gdzie tego typu strefy się wprowadza, uspokaja się
ruch i jest odwrotnie w stosunku do tego, co Pan mówi. Mało tego, ja już od iluś lat pamiętam, że mieszkańcy postulowali różne metody uspokajania ruchu na Pulsie Zwierzynieckim i wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej uniwersalnych i mądrych metod. Zamiast wstawiania wielkiej ilości szykan, progów, nie wiadomo czego, to tutaj jest to naturalny sposób ograniczenia ruchu, czyli spowodowania, że będą musieli kierowcy przestrzegać przepisów strefy, w tym wypadku już od kilku dni czy tygodni, 30 km na godzinę. W tym kierunku to zmierza. Marcin, potem Andrzej, proszę. Ja tutaj chciałem się odnieść, będę chciał zgłosić jedną poprawkę do projektu uchwały. Według mnie tutaj, no, pomijając różne już, nie przytaczając różne rzeczy, które Piotr Zalewski tutaj można dyskutować, czy bardzo mądre, czy mniej mądre w swoim metodalnym opracowaniu wręcz zawarł, to ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jeden momentalnie skandaliczną rzecz, czyli likwidację parkowania skośnego na kilku ulicach i wprowadzenie w tych miejscach parkowania. To uchwalę zawarte. Jeżeli Państwo przeczytacie, pozwolę Ci się powiedzieć. To się mieści w punkcie 1. Wnioskujemy o wyznaczenie maksymalnie dużej ilości miejsc parkowania, zaplanowanie optymalnego sposobu parkowania, aby zmiana organizacji ruchu Expressis Verbis wyraził to, co nam chodzi. Bo ja oczywiście domyślam się, ale moim zdaniem to jest tak ważna rzecz, żebym właśnie po średniku czy przecinku tutaj dołożył proszę bardzo. W tą stronę będzie zmierzała moja poprawka. Na przykład właśnie przywrócenie możliwości parkowania skośnego i likwidacja postulowanego na niektórych ulicach, ty Piotr wymienił, Lelewela, Morawskiego, Włóczków, można by dodać. Proszę o taką poprawkę. Nosowicza, ważne przy tego typu poprawkach szczegółowych, ja się czego boję, że jak wymienimy trzy ulice, a zapomnimy o kolejnym dwóch, to wtedy będzie draka. Trzeba zacząć od słowa przykładowo lub... To nie jest... Andrzej, pozwolę odczytać fragment definicji skrzyżowania równorzędnego powstałej na podstawie prawa o ruchu drogowym jako kontrargument do tego, co powiedział przed chwilą Pan Radny Kwarciak. Skrzyżowanie równorzędne często występują w strefach ruchu uspokojonego, ponieważ wpływają wydatnie na bezpieczeństwo i ograniczenie prędkości pojazdu. Dziękuję. Pan Andrzej Kwarciak, proszę. Chciałbym zapytać, czy jest możliwe i czy ma to sens, czy miałoby to sens, zdaniem pozostałych kolegów, koleżanek radnych, żeby w ogóle zawnioskować do ZIKIT-u, żeby zawiesił całą procedurę, żeby stworzył projekt, który zostanie przekazany do konsultacji społecznych, również z dzielnicą, po to, żeby procedowanie tak ważnej sprawy dla dzielnicy było, odbywało się z konsensusem jakimś społecznym przy otwartej kurtynie, a nie jakaś wrzuta, ale przeproszenie, proszę Państwa, tylnymi drzwiami w ostatniej chwili. Dziękuję. To jest tak, jako mieszkaniec powiedziałbym, byłoby super, gdyby tak było. Jako praktyk pracujący już w samorządzie 7 lat i na co dzień współpracujący z różnymi urzędami, to wiem, że to jest niemożliwe, dlatego że od 1 lutego musi wejść strefa płatnego parkowania, ponieważ miasto, czyli służby podległe panu prezydentowi, muszą wykonać uchwałę Rady Miasta, nie mogą przedłużyć nawet o jeden dzień. W związku z powyższym, skoro został tylko styczeń przed nami na jakiekolwiek zmiany, to ja nie wierzę, żeby jakikolwiek tego typu wniosek miał prawo przejść. Możemy oczywiście taki wniosek złożyć, to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko nie sądzę, aby ktokolwiek się nad tym pochylił. Łukasz, proszę. Myślę, że lepiej było po prostu wskazać to, co jest złego w tej organizacji ruchu zielonego, jeszcze nie powstała, czyli maksymalnie dużo uwag zostało zawartych, a następnie cały czas z ZIKIT-em pracować, żeby ten projekt poprawiać z czasem, jeżeli to już będzie funkcjonowało. I do końca tej kadencji mamy, myślę, jeszcze jakbyśmy się poprawili, to możemy zdecydowanie usprawnić tą organizację ruchu, która będzie prowadzona po strefie. To nie wyklucza, że możemy z nimi po prostu wymusać, może to złe słowo, ale zachęcić ZIKIT do tego, żeby jednak warto rozmawiać z radą, warto rozmawiać z mieszkańcami i szukać tych rozwiązań, patrzeć, jak to będzie działało w praktyce, bo myślę, że nie da się stworzyć idealnego projektu organizacji na tak dużym obszarze, w ogóle kilku, stref, które będą wchodziły, który będzie działał idealnie od pierwszego dnia,
nauczycieli sami prowadzą. To jest na pewno niemożliwe. Ja dodam tyle, że na Kazimierzu wprowadzono kilkanaście zmian po wprowadzeniu strefy. I to dużych zmian, nie tam jedno miejsce, dwa parkingowe. I na właśnie pan kierownik się powiedział, że mając to doświadczenie z Kazimierza, wiedzą doskonale, że nie widząc pierwszych efektów wprowadzenia strefy i wyznaczenia miejsc parkingowych, ciężko jest przewidzieć wszystkie konsekwencje. Ba powiedział, zaryzykował takie stwierdzenie, że co najmniej połowy nie przewidzą. Po prostu nie ma takiej możliwości fizycznie, bo mówi, nawet jak wyszły ekipy inspektorów w teren, to oni nie są w stanie czasami nawet teraz tego, co się tu dzieje, pomierzyć tak dokładnie, żeby stwierdzić, gdzie co można zrobić, ponieważ mówi, to jest cały czas pomiędzy autami krążenie i robienie pomiarów na krótkich odcinkach. Wyznaczając jakiekolwiek miejsca, powiedział, cały czas będzie praca. Ta praca ma trwać do 36 miesięcy, tak jak dziś powiedział przez telefon, a mianowicie usprawnienie tej strefy od 1 lutego począwszy. Znaczy, ja powiem tak, w rozmowie w cztery oczy usłyszałem fajne rzeczy dzisiaj na zasadzie takiej, że jest wola cały czas współpracy i pan kierownik był zdziwiony, że zarzucamy, że nam tego nie dali, bo mówi, no nigdy takich rzeczy nie konsultowano z dzielnicami, zanim nie weszły właśnie już w życie pierwsze zmiany organizacji ruchu i wtedy dopiero zaczynała się praca, mówi tak naprawdę na żywym organizmie. No ale ja oczywiście nie daję takiej gwarancji, że tak będzie, bo być może to tylko tak ładnie brzmi, więc stąd przygotowaliśmy ten projekt uchwały, żeby pokazać, że jesteśmy żywo zainteresowani tym problemem. Krzysiek, potem Paweł. Co to jeszcze skoro uspokajaniu, bo tylko pytanie, jak praktyka będzie wyglądała, bo pewne wątpliwości, czy ta teoria w praktyce, no to zobaczymy, nie wiem, rozwiązanie wyjdzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Druga sprawa, w pełni popieram tutaj poprawkę Marcina, wydaje mi się, że warto wskazać konkretne ulice, na których są jakieś problemy, bo to jest naprawdę na wprowadzenie zmian, bo jak urzędnicy zobaczą taki ogólny zapis, no to pytanie, czy zadadzą sobie trud, żeby przeglądać wszystkie po kolei ulice, wątpię w to. Więc tak jak mówię, wskazać... dzisiaj przekazałem pełną listę tych uwag, pan kierownik powiedział, że każda będzie rozpatrywana. Całą listę Piotra Zaleskiego, która, zgodzicie się Państwo ze mną, że niektóre punkty nawet są już nieaktualne, bo chociażby to parkowanie tutaj przy blokach już jest nieaktualne, bo to są już ogólnodostępne miejsca parkingowe, a nie tylko i wyłącznie wspólnoty. I tam jeszcze jakiś punkt też nawet jest nieaktualny, ale reszta, wszystko będzie rozpatrywane. Przepraszam, pan Paweł, potem Łukasz, potem Jurek. Znaczy całe to uspokajanie ze strony ZIKIT-u to mnie też jakoś tak średnio przekonuje, bo przypomnę, że na wniosek ZIKIT-u mieliśmy przeprowadzone tutaj konsultacje społeczne w październiku 2002 roku, więc no, słabe jest to tłumaczenie, że nie jest... Jakie konsultacje? No więc nie przekonuje mnie to tłumaczenie, że nie są procedowane, nie ma zwyczaju informować mieszkańców dzielnic przed obowiązkiem. Nie ma obowiązku. No ale skoro były konsultacje, więc ja byłem przekonany, że będzie. A mogę mówić? Czy będzie pan przerywał, panie Andrzeju? Proszę. Jeżeli były zaczęte konsultacje już ponad rok temu, to byłem przekonany, że będzie jakaś komunikacja między nami a ZIKIT-em. Teraz się dowiadujemy, to też przypadkowo dzięki radnemu Krzysztofowi się dowiedziałem całkiem przypadkowo o tym, że gdzieś na stronie ZIKIT-u w zakładce z ścieżkami rowerowymi jest wrzutka już gotowego projektu, a uwagi można kierować do 9 grudnia. Więc ja się dowiedziałem o tym 2 dni temu. Więc ta komunikacja, no to może i nie musi być, ale po co była ta szopka rok temu robiona naszym kosztem zresztą. To ta szopka rok temu, jak pan to nazwał, była robiona po to, żeby poznać zdanie mieszkańców, czy w ogóle... No i ale co, co mieszkańcy mogli wiedzieć o tych zapisach? Skoro my dopiero teraz mamy projekt włączający, robiący rewolucję praktycznie w parkowaniu, a jak mieli się ludzie do tego ustosunkować? Niby było tak, że pół na pół ludzie zagłosowali, jedni byli za, inni byli przeciw, no ale co ludzie mogli wiedzieć wtedy o tych planach? Tu kolejność jest w ogóle pomylona. Najpierw powinno być jakieś zaplanowanie strefy, pokazać ludziom, ludzie wtedy mogą się do tego ustosunkować, a nie w taki sposób, jak to zostało przedstawione.
Tutaj główny problem, na pewno w moim okręgu, gdzie ja to widzę, to na pewno jest ze ulicą Stachowicza, gdzie połowa ulicy została wykoszona, co to jest po prostu skandaliczne i nie wiem, wydaje mi się, że to po prostu będą duże protesty mieszkańców. Na Włóczków zabrane są miejsca bezzasadnie. Moim zdaniem trochę tutaj w tym paragrafie pierwszym to jest, jest to ujęte w tym punkcie trzecim, że wnioskujemy ponowną analizę zasadności likwidacji parkowania, ale ja nie wiem, czy nie powinniśmy to jednak ostrzej napisać, czy ostrzej stanowczo napisać, że żądamy jednak usunięcia znaków B36 wskazanych w miejscach, a nawet większej ilości ulic, bo ja na przykład też nie wiem, dlaczego na ulicy dojazdowej ma nie być miejsca do parkowania, której na przykład u nas w projekcie uchwały tego nie ma. Więc wydaje mi się, że powinniśmy tutaj jednak zareagować znacznie stanowczo. Tak i nie. Szanowni Państwo, problem polega cały czas na bardzo takiej prozaicznej rzeczy. Mianowicie projektant, który robi projekt, aby go dokończyć i był odebrany przez ZIKI, musi go wykonać zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. I jeżeli ulica jakaś nie spełnia kryteriów o parkowaniu, on w projekcie nie może zawrzeć tych miejsc do parkowania. Dopiero ZIKI po odebraniu tego projektu może jako zarządca drogi zmieniać zapisy, ale sam projektant nie może tego robić, ponieważ projektant, jeżeli chodnik, tak, tam prosty przykład, jeśli gdziekolwiek chodnik ma niecałe 2 metry i dopuszcza parkowanie jednym kołem na chodniku, to w zasadzie jest to niezgodne z przepisami ruchu drogowym, w związku z powyższym nie może dopuścić na takim chodniku parkowania. I teraz, żeby projektant mógł dokończyć projekt, a ZIKIT miał na czym pracować, to musi być napisany zgodnie z przepisami. I dlatego, jeżeli twardo zażądamy, to i tak tego nie spełnia. Mnie się wydaje, bo my zwróćcie uwagę, my nie piszemy uchwały w tym momencie do projektanta. To my piszemy uchwałę do ZIKIT-u. A ZIKIT nie podejmie wcześniej pracy, dopóki nie przyjmie projektu organizacji ruchu. Nowej. Ale jaką mamy pewność, że jednak będziemy nasz głos na rynku? Ale to w pewności nigdy nie mamy. To oczywiste. A jaką mamy pewność, że dzisiaj ktokolwiek będzie respektował naszą uchwałę, jeżeli będzie ostrzejsza? Też żadne. Ani tu nie ma pewności, ani tu. Natomiast na pewno, pewne jest jedno. Projekt musi być zgodny z przepisami ruchu drogowego i projektanta nikt z tego nie zwolni. Jeżeli by projektant zawarł gdziekolwiek zapis niezgodny z przepisami, po prostu nie zostanie odebrany. Projekt nie zostanie zapłacony. Proszę. Mam pytanie, czy jakiś przepis wprost mówi, że na chodniku mający mniej niż 2 metry? Dałem przykład. Jeżeli trzeba, to może półtorej. Bo na przykład są pojazdy, na przykład tu motocykle, to chyba też nie mogą zaparkować na chodniku, więc nie trzeba B36 znaku dawać tam, gdzie chodnik jest poniżej 2 metrów, tylko można wyznaczyć miejsce do parkowania, to jest sprawa właściciela pojazdu, czy ten konkretny pojazd, prawda, spełnia kryteria, żeby zgodnie z przepisami, prawda, zaparkować w tym miejscu, więc pytanie, czy... Dobrze, Łukasz, proszę bardzo. Rozmawiając też z przewodniczącym równorzędnym, bo to jest także przedmiotem poprawki, Krzysztofa, no ja tutaj się z nimi w pełni nie zgadzam. Myślę, że to rozwiązanie funkcjonuje w naszym mieście z powodzeniem w bardzo wielu miejscach, nawet w naszej dzielnicy. Prowadziliśmy takie rozwiązanie na Woli Justowskiej, tu Filip może potwierdzić na Julii, że to rozwiązanie w sumie funkcjonuje. Mimo, że byłeś przeciwnikiem tego rozwiązania, tak? Zwolennikiem. No wiedziałem, że się tak obróci, ja byłem zwolennikiem, ja byłem przeciwnikiem, no ale dobrze, przepraszam, że macie nawet na to rozwiązanie nie przyniosło, przynajmniej w statystykach, ani żadnych ilości wypadków, bo to oczywiście jedna sytuacja. Ja uważam, że wprowadzenie układu skrzyżowań równorzędnych jest bardzo dobrym pomysłem. Nawet bym prowadził tutaj na większych ulicach, żeby ludzie zwolnili, bo nawet na ulicy Fosza ludzie jeżdżą około 100 km na godzinę, jakby wprowadzić tam również skrzyżowanie równorzędne, to może by troszkę zwolnili. Nawet przykład takiego przejazdu dla rowerów, co się nikt nie zatrzymuje przy tym przejazdem, dlatego ja uważam, że w ogóle w całej strefie zupełnie powinien wprowadzić strefę skrzyżowań równorzędnych, no ale to głównie zastanawiamy się nad miejscami parkingowymi, myślę, niż nad skrzyżowaniem. W centrum miasta, w strefie B, także funkcjonuje takie rozwiązanie i także jako przemieszkanie nie słyszę z Krakowa, aby były jakiekolwiek sytuacje stwarzające zagrożenie, czy większe niż w sytuacji, gdzie mamy wyznaczone pierwszeństwo przejazdu. Jeszcze proszę. Ja mam pytanie, bo tu w tej uchwale nie widzę nic o placu na stawach, a tutaj czytam w tym opracowaniu, że jakby ZIKI proponuje zachować ograniczenie postoju do 30 minut. To jest w ogóle wyłączenie tego placu z
ze strefy płatnego parkowania, tak? Nie. Nie. Trzeba płacić. Ja przepraszam bardzo, nie mam pojęcia, ja projektu przed oczami nie mam organizacji ruchu. Z czego to wnioskuję? Miło to, że miło tutaj kupiotne. No to ja nie potrafię się do tego. Nie, na planie było tak, jak dotychczas, tylko że trzeba będzie płacić. Jest tak jak... 30 minut i płacić. A, i płacić. Jest okej, dobra. Dobrze, przepraszam, Paweł teraz poradzi. Ja mam tak samą kolejność. Szanowni Państwo, ja mam pytanie, tutaj jedno zasadnicze, czy na głównych ciągach jest zachowane jednak pierwszeństwo przejazdu? Co to są główne ciągi? Główne ciągi w naszej dzielnicy to jest Fosza. Fosza tak, a Fosza jest główna. Kościuszki. Kościuszki jest główną ulicą. To są dwie takie zasady. Tam nie ma skrzyżowań równorzędnych. I tutaj, żebyśmy nie dopuścili do... Nie ma, nie ma. Już ci odpowiadamy, Kościuszki i Fosza jest tak jak dzisiaj. Trzeba się zastanowić nad ulicą Senatorską, bo ona też jest... Senatorska ma na całej górze skrzyżowania równorzędne. Właśnie. I to jest jedno miejsce, które może w przyszłości innym razem. Nie jest, bo tam nie Przepraszam, Andrzej Hablowicz. Przede wszystkim proponuję, żeby wszyscy, którzy rozpoczynają dyskusję na ten temat, przeczytali sobie prawo o ruchu drogowym, konkretnie rozdział drugi, zaczynający się do artykułu 46, a nazywający się zatrzymanie i postój. Ja sobie pozwolę odczytać tylko pierwszy punkt tego rozdziału. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. Teraz mój komentarz. Do określenia, czy powoduje pojazd zagrożenie bezpieczeństwa ruchu czy utrudnienie, są powołane odpowiednie służby, w naszym przypadku policja i zarządca drogi, czyli ZIKI. W związku z powyższym w zasadzie do każdego miejsca można ten punkt odnieść i decydował w tym momencie będzie policjant i zarządca drogi, czy ten pojazd, czy to miejsce parkingowe jest wyznaczone prawidłowo, czy nie. Dziękuję. Krzysiek Marcin. W czasie dyskusji umknęła nam jedna rzecz, kwestia dróg wewnętrznych. Pytanie, czy właśnie na tej Łowieckiej, co przemawia za zmianą kategorii tej drogi, bo tam w każdym razie w tym momencie nie ma tam tak, że to jest droga wewnętrzna, mimo że nie było... Proponuję tego tak szanowni Państwo, proponuję tego typu uwagi, zmiana kategorii dróg, tego typu, to może po prostu wystąpmy na piśmie albo mailem wyślę jeszcze przed spotkaniem 14, żeby nam odpowiedziano, bo być może jest przyczyna jakaś ważna, której my teraz nie potrafimy rozstrzygnąć, więc ja nie znam odpowiedzi. Marcin, proszę. Jeszcze tutaj komentarz taki, bo... W niektórych wypadkach, owszem, skrzyżowania równorzędne zgadzam się, uspokoją ruch, natomiast sam zarząd, przygotowując projekt w punkcie czwartym, podał tu dwa przykłady, kiedy... Nie wiem. Powiedzmy, co jest... Już wytłumaczę. Powiedzmy dwa, z tym jeden dotyczący likwidacji skrzyżowania równorzędnego. Moim zdaniem tutaj należałoby dodać jeszcze jeden, czyli ulicę Kraszewskiego, ulicę Salwatorską, bo sytuacja natężenia ruchu i niewspółmiernego ruchu północ, południe, wschód, zachód, taka sama jak występuje przy ulicy Włóczków, skrzyżowanie z Tatarską, mniej więcej takie samo występuje Salwatorska Kraszewskiego. Jednak główny ruch jest ulicą Kraszewskiego. Ja odpowiem. My nie kierowaliśmy się tym, że ulicą Włóczków jest główny ruch. To byłoby jakimś absurdem, gdybyśmy wybierali, które ulice dzisiaj tak mają. Jest, ale nie, ale odpowiem ci, bo nie kierowaliśmy się tym, daj mi skończyć. Tylko kierowaliśmy się tym, że kierowca jadący ulicą Włóczków, zbliżając się do ulicy Tatarskiej, może domniemywać, że jest to ulica jakiś dojazd do bloku, dlatego że to jest przełączka. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest jedyne wyjątkowe miejsce, gdzie samochody wyjeżdżają spod przełączki w bloku i my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu ulic. Zarząd tu nie był taki jednomyślny w tym i to od razu mówię, Andrzej Hawranek też budziło to jego kontrowersję, że w ogóle daliśmy ten przykład. To jest słuszne. Ja uważam, że to jest wyjątkowa sytuacja, a każde inne skrzyżowanie, oczywiście, że my mamy już przyzwyczajenia, jedne ulice mają troszkę większe potoki ruchu, drugie troszkę mniejsze i wiemy, które są główne, które nie. I jakbyśmy teraz szli tą koleją, to zaraz się pojawi następne skrzyżowanie, następne i tak dalej.
To jest jedyna wyjątkowa sytuacja. I druga, z tym znakiem stopu, to się nie bierze, ten znak stopu tak naprawdę prosimy go tylko o zachowanie, ponieważ tam nic się nie zmienia w organizacji ruchu i tak dojeżdżając mamy pierwszeństwo, musimy pójść z prawej, czyli z Borelowskiego Lelewela, tak? Tyle tylko, że ten znak stop został postawiony tam kiedyś na życzenie rady, dlatego, że były tam często stłuczki. I uznaliśmy, że on dodatkowo powoduje, że mieszkańcy zwracają na niego uwagę. Nic więcej. Tak naprawdę tam nie ma żadnych. Dodał ci tu jeszcze taką samą, bo to mi się wydaje właśnie to najbardziej sensowne rozwiązanie, znak stop właśnie przy ulicy Salwatorskiej, przy skrzyżowaniu. Czyli nie równorzędne. Ale przed, jak są równorzędne skrzyżowania, to po co znak stop? No, sytuacja jest analogiczna jak tutaj przy tej Stachowicza. Nie, to są... nie, to jest to mówię. Ja rozumiem, że chcę przeczytać definicję drogi wewnętrznej. Tak, to jest identyczna, idealnie taka sama sytuacja występuje jak przez Stachowicza Lelewela. Nie ma czegoś takiego. Ale no nie ma, no dlatego ja bym nie szedł w tym kierunku, bo to nie jest powodowane tym, że to jest droga wewnętrzna. Ja spróbuję jeszcze raz powiedzieć, bo widzę, że jestem niesłyszalny. Dlatego, że ta droga wychodzi spod przełączki. Ja nie użyłem słowa wewnętrzna, nie użyłem, że jest mówiąc o tatarskiej. Okej, ja mówię o Stachowicza Lelewela. Spod przełączki. Przepraszam bardzo, czterech członków zarządu się zgodziło z moim sposobem postrzegania tego. Jeżeli Państwo uważacie, że ten zarząd ma być zlikwidowany, proszę bardzo, możemy go poprawką zlikwidować. Nie, on jest słuszny. Moim zdaniem tylko znak stop Kraszewskiego. Ale jeżeli damy na Kraszewskiego znak stop... Na Salwatorskiej macie. Na Salwatorskiej. Na Salwatorskiej przed skrzyżowaniem. To już wprowadzamy wyjątek od reguły. Zaczynamy wprowadzać coraz więcej wyjątków. Wszystko albo nic. Mało tego, dochodzimy do sytuacji, kiedy za moment tam mamy szykany, które jednak spowalniają ten ruch dodatkowo. No boję się, że za dużo znaków. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze do projektu uchwały? Andrzej, proszę. Do projektu uchwały. Po pierwsze, ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje drogę wewnętrzną jako drogę publiczną, czyli obowiązują tam dokładnie te same przepisy prawa o ruchu drogowym jak na każdej innej drodze, nie rozbijając tego. Po drugie, ta sama ustawa Prawo o ruchu drogowym szczegółowo definiuje skrzyżowanie. Jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przejęcia, połączenia, rozwidlenia. Także tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy ta droga wychodzi spod bloku, czy nie wychodzi spod bloku. Jest to dokładnie taka sama droga publiczna jak każda inna i stąd były moje wątpliwości, dlaczego akurat tą drogę publiczną mamy traktować w jakiś sposób szczególny. Tyle. Tylko i wyłącznie dlatego, że będzie postrzegana przez kierowców w sposób odmienny, a nie dlatego, przewodniczący w prawie o ruchu drogowym nie ma określenia postrzegana. Albo kierowcy stosują prawo o ruchu drogowym i jeżdżą zgodnie z przepisami, proszę o albo kierowcy proszę nie jeżdżą zgodnie z przepisami. Będziemy głosować wykreślenie tego punktu. Jeden komentarz. Jest prawo, tylko jest coś takiego jak rzeczywistość, jednak skutki pewnych aktów prawnych też trzeba mieć świadomość, jakie pewne skutki są wywoływane, więc ja bym to jednak sugerowałby oprócz tej warstwy prawnej też spojrzeć na warstwę praktycznych konsekwencji, bo niestety nie jest tak w Polsce, że wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów. Wielu kierowców jest w sposób ryzykowny. W Polsce jest jak jest i po prostu. Ja myślę, tak, patrzmy na to. Ja myślę, że powoli radni już zaczynają. Ja rozumiem, że pan apeluje o to, że skoro rzeczywistość jest niezgodna z prawem, to należy zlikwidować prawo. Przepraszam bardzo, czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos? Proszę się zgłaszać, ja będę po kolei udzielał. Zapraszam, proszę bardzo. Ja jestem za tym, żeby radni zawsze poruszali się w granicach obowiązującego prawa. Chcecie Państwo przyjąć poprawkę dotyczącą ulicy Stachowicza. Ja dzisiaj z żoną pozwoliłem sobie iść na miejsce i pomierzyć. Czy ktoś z Państwa wie, jaka jest szerokość chodników na ulicy Stachowicza? Nie wiedzą Państwo, o czym Państwo chcą podejmować uchwałę. A ja wiem, lewy chodnik 1,83 m, prawy chodnik 2,20 m. Na całej długości. W związku z tym pozwolę sobie Państwu coś wyjaśnić jako inżynier mechanik samochodowy, który miał przedmiot inżynieria ruchu. Otóż
Jeżeli na lewym schodniku zaparkuje prawidłowo samochód, który ma osobowy 2,20 szerokości z lusterkami, a na prawym chodniku zaparkuje też prawidłowo, zostawiając 1,5 metra samochód, też osobowy 2,20, to zostawiamy 2,87 pasa do przejazdu. Więc samochód ciężarowy już nie przejedzie. Ale weźmy pod uwagę, że ustawa Prawo o ruchu drogowym zezwala na parkowanie na chodniku nie tylko pojazdom samochodowym, każdemu pojazdowi do 2,5 tony. A te samochody już mają 2,50, 2,60 szerokości. Jak takie samochody, zgodnie z prawem, a nie wolno różnicować postoju po lewej stronie, zaznaczając postój na chodniku, że osobowym wolno, a tym takim nieokreślonym bliżej będzie samochód, mikrobus, już nie wolno, to jak stanie taki samochód, to pas przejazdu zmniejszy się do mniej niż 2,40. Kto przejedzie ulicą Stachowicza przy prawidłowo zaparkowanych samochodach? Ale wszystkim równo. Zakładamy, że te samochody staną idealnie. Jeden samochód po lewej stronie stanie 33 cm od krawędzi jezdni. Bo wiadomo, że tak nie stanie. Stanie 15 cm, więc zajmie jeszcze 20 cm pasa jezdni. Ulica Stachowicza będzie ulicą nieprzejezdną. To samo dotyczy ulicy Mlaskotów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa szedł w tej chwili ulicą Mlaskotów na sesję. Pana, tak, na ulicy Mlaskotów stoi 5 samochodów. Ja przepraszam, muszę wejść słowo, ale też jak Pan zobaczy, to wnioskujemy tylko o analizę, nic więcej. Naprawdę nie musimy iść i mieć środnika, ponieważ my to zostawiamy Zenitowi. A te punkty projektu uchwały są wynikiem tylko i wyłącznie postulatów mieszkańców i już maili, które przychodzą i już telefonów. My chcemy mieć pewność, że ZIKIT dołoży wszelkiej staranności, żeby zrobić to dobrze i przypilnować projektanta, nic więcej. My, jak Pan widzi, ja nie stoję na stanowisku, żeby ostro stawiać sprawy i walczyć o zostawienie tego, co jest dzisiaj, ale chcemy mieć pewność, że będzie to zrobione naprawdę dobrze. I tylko tyle. Tak, ale ja jako mieszkaniec mówię. Proszę mi pozwolić skończyć. W tej chwili między ulicą Senatorską a ulicą Salwatorską na ulicy Mlaskotów jest zaparkowanych 5 samochodów, jak szliśmy na sesję. Dla kogo chcemy te miejsca po lewej stronie ulicy Mlaskotów zostawić? Dla samochodów z rejestracją KRA, które stoją caluteńki dzień od 9 do 18 na ulicy Mlaskotów. Przed szkołą, gdzie wychodzą z przedszkola dzieci, wychodzą ze szkoły, nie zawsze uważające dzieci, żeby między tymi samochodami wybiegały na jezdnię. Nam potrzeba jest, w czyim to jest interesie? Kto mieszka na tym odcinku ulicy Mlaskotów? Ci, co mają garaże. I my dla kogo te miejsca chcemy? Kogo reprezentuje Rada Dzielnicy w tej kwestii? Poza tym mówienie o tym, żeby zwiększyć przepustowość, żeby ulicę Senatorską zrobić bardziej przepustową. Dla kogo? Żeby pruli ci, którzy jadą od Kijowa do ulicy Kościuszki? To jest w interesie mieszkańców Zwierzyńca? Mieszkanie Zwierzyńca od Kijowa do domu tutaj dojedzie bardzo szybko, jadąc mniej niż 30 i ustępując miejsca na wszystkim z prawej strony. Dziękuję bardzo. Paweł Andrzej. Znaczy, nie wiem, czy Pan dobrze zrozumiał, czyli Pan postuluje to, żeby na Stachowicza jednak prowadzić ten po jednej stronie parkowanie tylko, a drugą stronę wyłączyć z parkowania. Ale rzeczywiście, że tak, tak przepisy. Tak Pan uważa. A gdzie Pan, przepraszam, mieszka? Można wiedzieć, w którym miejscu? Na Mlaskotów. Na Mlaskotów. Widzi Pan, ja Pan mieszkam w Cywilskiego i bardzo często, nie znajdując miejsca do zaparkowania, parkuję na ulicy Stachowicza. Przejeżdżałem po tej stronie, gdzie Pan twierdzi, że jest mniejsza przepustowość, bo jest mniejsza, ale przejeżdżałem tam zarówno wózkiem z dziećmi po chodniku, jak i samochodem po ulicy i zapewniam Pana, że tam nie ma problemu z parkowaniem. Proszę Pana. Jest zwyczaj parkowania tam od dziesiątek lat. A, zwyczaj, proszę Pana, zwyczaj nie jest prawie... Ale proszę Pana... Szanowni Państwo, po kolei. Żyjemy w takich realiach, jakich żyjemy. Został zlikwidowany duży parking pod budowę hoteli. Nie wiem, jakich to było warunkach rozrobione. Nie ma gdzie tam parkować, proszę Pana. Nie ma gdzie. Zobaczy Pan, jak będzie strefa. Czy Pan patrzy, jak ile jest tam samochodów z KR, a ile jest poza KR? Zobaczy Pan, ile zniknie samochodów, ile się Panu będzie pojawić. 70% miejsc znika przez Stachowicza, przez Włóczków, proszę Pana. Ale 70% samochodów rano parkujących zniknie. Zgodnie z głosem, które tutaj padło ze strony Pana, który jest mieszkańcem naszej dzielnicy, pragnę zauważyć, że osoba, która doprowadziła, znaczy może inaczej, złe określenie doprowadziła, ale której uwagi Pan Przewodniczący wysyłał do ZIKIT-u i która do nas wszystkich wysyłała te uwagi, według mojej wiedzy,
na dzień dzisiejszy nie jest mieszkańcem Krakowa, ma centrum swoje życiowe według mojej wiedzy poza miastem stołecznym Kraków, jest tylko i wyłącznie według mojej wiedzy właścicielem nieruchomości znajdującej się na ulicy Stachowicza. Dziękuję. No to ja bym jeszcze przepraszam po kolei. Krzysiek, potem pani, potem pan. Myślę, że się mieszkań, wszystkich mieszkańców jest to, że był drobny, nie było korku, więc to, że zostanie udrobniony lub jak najbardziej będzie służyło wszystkim mieszkańcom, więc tutaj się z panem nie zgadzam, że udrobnienie ruchu będzie służyło nie mieszkańcom Drobnica, tylko komuś innemu, bo korki są problemem dla wszystkich. Druga sprawa, niezależnie gdzie Piotr Zalewski mieszka, to nie zmienia faktu, że jednak powinniśmy analizować argumenty, które pan wystawił propozycję, a fakt to gdzie mieszka, jest raczej sprawą drugorzędną, prawda? Bo czy będziemy przez wiele lat na pewno mieszkał w tej dzielnicy. Proszę bardzo. My tutaj tak dyskutujemy o tym, że będzie mało miejsc. O tym planie. Przecież ten plan jest zrobiony, to co tu już panowie wcześniej mówili, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, prawda? Wejdzie strefa 1 lutego i wtedy dopiero się okaże, ile osób faktycznie korzysta z tej strefy. Patrząc po samochodach w tej chwili, jak tutaj stoją, to jest naprawdę, no, śmiałabym twierdzić, że połowa osób dojeżdżających i nie mieszkających tutaj w naszej strefie. Robiących sobie tu po prostu parking. To jest tak. I teraz może się okazać, że 1 lutego tych miejsc parkingowych będzie aż za dużo, bo wystarczy zobaczyć w sobotę, w niedzielę. Nie podejrzewam, że wszyscy mieszkańcy Zwierzyńca wyjeżdżają do miasta w sobotę i niedzielę. A są puste miejsca, prawda? Więc wydaje mi się, że zamiast w tej chwili rozdzierać szaty, że jest tak czy inaczej, to by trzeba było poczekać do 1 lutego, zobaczyć. Po pierwsze, przecież to nie są rzeczy na stałe. W momencie, gdy się okaże, że naprawdę nie ma miejsc do parkowania, można optować, żeby zmienić, żeby coś. Ale wszystko powinno być jednak zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Bo to, co się w tej chwili dzieje na Zwierzyńcu, to naprawdę, ja wiem, że wielu kierowców się przyzwyczaiło do tego, że można stać na przejściu dla pieszych, na skrzyżowaniu. No bo nikt tutaj nie interweniuje, wszyscy czekają na tą strefę, prawda? A tutaj jeżeli chodzi o te skrzyżowania, właśnie przeciwko którym tak optuje bardzo pan Kwarciak, to ja się spotkałam z tym w Niemczech i byłam wręcz zachwycona, bo można jako pieszy mogłam chodzić normalnie po ulicach, a nie tak jak tutaj u nas, naprawdę no, ci uprzywilejowani nie patrzą na nic. Że mój syn jeździ na motorowerze, no czy na tam, no, skuterze i mówi, że pomimo, że on ma pierwszeństwo, nie zauważają go kierowcy. A przy tej regule prawej ręki może zaczną zauważać i pieszych, i innych uczestników ruchu. Więc wydaje mi się, że to dla nas tutaj mieszkańców Zwierzyńca by było bardzo dobrze. A myślę, że poczekamy, bo zawsze zmiany można zrobić w lutym. To nie jest tak, że to zostanie postawione, koniec, kropka, nic nie można zrobić. To tak jest zbłakać. Tutaj się tylko chciałem odnieść do słów kolegi Andrzeja. Nie jest moim powodem, aby bronić tutaj Piotra Zalewskiego, który był moim konkurentem bezpośrednim. Użyłem tego nazwiska. Ale ja używam. Ale chodzi o to, że zgadzam się z nim w 100% z tego względu, że jestem mieszkańcem tego terenu i widzę, że zabranie połowy parkowania, połowy miejsc parkingowych z ulicy Stachowicza plus kilku miejsc ulicy Włóczków sparaliżuje to miejsce totalnie. A to co no, proszę panie ministrze. Znaczy ja po pierwsze nie powiedziałem, że pan Zalewski nie ma w niektórych przypadkach racji. Stwierdziłem tylko, że jego centrum życiowe według mojej wiedzy jest poza Krakowem i to podtrzymuję, to jest raz. A dwa, pan przewodniczący sam poinformował tutaj państwa wszystkich, zresztą Zikit to potwierdził, że część z tych propozycji pana Zalewskiego jest po prostu niezgodna z prawem o ruchu drogowym. Także ja też bym chciał być piękny, młody i bogaty, ale jeżeli prawo na to nie pozwala, no to co ja na to poradzam? A propos wypowiedzi tutaj państwa mieszkańców, to ja tylko chciałbym, żebyście państwo zobaczyli, jak dzisiaj jadąc na posiedzenie, czy tam podjeżdżając na posiedzenie Rady Dzielnicy, wygląda ulica Prusa, gdzie nigdy o tej porze nie można zostawić samochodu, nigdy, a mieszkam 100 metrów stąd,
a dzisiaj pół ulicy jest puste. Ale to jest wyjątkowa sprawa. Tak, studenci wyjeżdżali. Tak, jest wyjątkowa sprawa, studenci wyjeżdżali na przerwę świąteczną. Zacznijmy rozmawiać w styczniu na ten temat i popatrzmy na ulicy właśnie Stachowicza, gdzie my mamy wybrać ulicy Włóczków, mamy wybrać sobie trzy ulice, jaką? Ujejskiego załadowana, Syrokomli załadowana, Morawskiego, Stachowicza. Co my mamy zrobić? Jak nam odpada tyle mieszkańców? Proszę Panią, mamy zapłacić, żeby wybrać trzy ulice. Mam proszę Panią nadzieję, że zniżki zapisy. My już w tym momencie my zapłacimy za ten abonament i my nie będziemy mieli gdzie auta postawić. Proszę Panią, mam nadzieję, że ten kretyński zapis w uchwale Rady Miasta, który nie wiem jakim sposobem przeszedł, bo akurat nie był... No bo to jest paranoją. Ale proszę mnie skończyć, ten kretyński zapis w uchwale Rady Miasta zostanie uchylony albo decyzją wojewody, a już nie może. Minęło 30 dni. Pan mecenas Chrapusta wypowiadał się parę dni temu na łamach mediów, że wojewoda wystąpi do sądu o uchylenie tego zapisu. O unieważnienie tego zapisu i mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie, bo ten zapis w uchwale jest naprawdę głupi. On został wprowadzony poprawką przez jednego radnego i najprawdopodobniej przez jakieś niedopatrzenie przyjęty przez Radę Miasta, ale nie odważę się, nie. Jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem on jest po prostu głupi, mało tego, moim zdaniem on jest niezgodny z prawem i dlatego mam nadzieję, że on zostanie uchylony i problem czterech to jest jedna opcja, a druga opcja zostanie rozszerzona na całą strefę płatnego parkowania, bo to jest druga możliwość, ale mam nadzieję, że zostanie uchylony i w tym momencie problem tych czterech ulic po prostu zniknie. No. Dobrze, Jurek. Ja właśnie chciałem też tu poprzeć sąsiadkę, bo wiem, że jaka jest tu sytuacja na półki, prawda? Myślę, że ten czas sam zweryfikuje to, co się stanie, bo teraz możemy dyskutować, ale my nie wiemy, co będzie za dwa miesiące. My po prostu nie wiemy tego. My możemy się wszyscy tutaj zastanawiać, co będzie, a z czego nie będzie. Po prostu mi się wydaje, że spokojnie trzeba pójść do tego, podejść do tego w ten sposób, że no musimy przyjąć to, tą strefę i wtedy dopiero interweniować pewne etapy, czy mam po lewej stronie stać, czy jeszcze coś brakuje, bo pani ma rację, tu jest 80% samochodów nie z tego rejonu, no nie z tego rejonu. No oczywiście. Szanowni Państwo, taka jest sytuacja. Jeszcze jedną drogą. Bardzo prosimy się zgłaszać do głosu. Jedno zdanie. Panowie! Proszę Państwa. Gdybyście Państwo dokładnie przyglądali się temu projektowi, to powinniśmy być wszyscy wdzięczni inżynierom, którzy to opracowywali, bo oni i tak naciągnęli przepisy prawa ruchu drogowego. Stawiają znak P, początek, za blisko skrzyżowań, na przykład na ulicy Stachowicza. Ale to jest sprzeczne z prawem. To jest na korzyść mieszkańców zwiększanie miejsc. Weźmy skrzyżowanie ulicy Senatorskiej z Prusa. Po lewej stronie będzie można parkować prawie na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu ulicy Senatorskiej i Mlaskotów. Przecież ogólny przepis zakazuje parkowania na skrzyżowaniu. A oni i tak właściwie naciągnęli przepisy i pozwalają parkować po lewej stronie na skrzyżowaniu. Dodatkowe miejsca, ale to tak nie gospodarowują, że nikt tego nie zauważy. Ja to zauważyłem, ale nie będę tego kwestionował. Oni i tak starają się tam, gdzie to jest możliwe, na ulicach jednokierunkowych, bezpośrednio za przejściem dla pieszych, robią od razu P, chociaż nie ma 10 metrów od skrzyżowania, ten znak P powinien być 6-7. Nie może być, od skrzyżowania jest przez 10 metrów. W innych strefach jest teraz tak samo. No właśnie tak, mówię. Bo tak właśnie przesłuchajmy. Zwróćmy uwagę, że tam jest troszkę naciąganych rzeczy. Tak, pan chciał zabrać głos. Ja chciałem się zapytać o taką sprawę, bo no rozmawiamy, że po prostu kretyński zapis o trzech ulicach, prawda? Pani, która była na zebraniu z Zykitu w roku 2012, jak żeśmy mieli spotkanie, mówiła, że oczywiście, proszę Państwa, proszę się nie martwić, strefa piąta się będzie ciągnęła aż do Kleparza i będziecie mogli nawet tam parkować, prawda? Teraz się zrobiło trzy ulice. Wycofać się z tego na razie nie można. Ja się pytam o konsekwencje dla mieszkańców. Ja muszę złożyć wniosek, prawda? I od lutego mi obowiązuje strefa i te kretyńskie trzy ulice.
Cztery. No cztery powiedzmy. No, cztery tam, co się mieszka. O, cztery tam, co się mieszka. I teraz proszę mi powiedzieć, co się stanie, jeżeli ja na tych ulicach nie znajdę tego miejsca. Zapłaci pan. To ja mam wziąć to swoje auto na czwarte piętro, czy mam jechać do Przegorza i zostawić auto? Jak to ma wyglądać? Bo ja jestem rencistą, nie stać mi na płacenie mandatu, pełnego postoju i tak dalej. Poza tym nie poruszacie tu państwo jeszcze sprawy, która w 2012 roku była poruszana, że na rodzinę może być jedno auto, a jak są dwa? Są dwa. Nie jedno, dwa są. Na jedno mieszkanie dwa auta. Dwa, tak? To było tak, że drugie już płatne. Trzecie auto chyba w Kozłowie, ale nie pamiętam, dopiero czwarte 250. No to się zmieniło. Nie, tak było zawsze. Tak było. Tak? No to może ja się przesłyszałem. Te wszystkie szczegóły to jeszcze państwa przy też, bo zapraszamy 14 stycznia, będzie to spotkanie w szkole 31 o 19. Tam powinni na różne szczegółowe pytania razem z językiem odpowiedzieć. Proszę. Ale teraz tak, wnioski, które mamy wypełnić, prawda, żeby dostać strefę, są z tymi ulicami. Tak, ja wiem, że pana, jeżeli pan oczekuje dziś na to odpowiedzi, to z przykrością stwierdzam, nie znamy odpowiedzi na to. Ja wiem, czy mieszkańcy pan radny, ale ja liczę, że najszybciej nam zniosą ten obowiązek czterech ulic. Proszę państwa, niestety tak robi, tak jak problem, tutaj już była informacja na ten temat, ten zapis może uchylić tylko sąd, no bo wojewoda przegapił ten zapis i termin, że tak powiem. Wniosek do sądu według informacji medialnych pan Krapusta, czyli dyrektor Wydziału Prawnego Wojewody, obiecał złożyć, czy złoży, to nie wiem. Niemniej jednak każdy z państwa, tak jak tu siedzimy wszyscy, może z takim wnioskiem również wystąpić do sądu, argumentując, że to jest nierówność podmiotów wobec prawa, bo jest nierówność podmiotów wobec prawa, jako że w tak zwanej starej strefie takiego zapisu nie ma, w nowym rozszerzeniu jest. I zostaje czekać na wyrok sądu. Względnie można zrobić drugą rzecz, to znaczy wnioskować do pana prezydenta o to, żeby Zikit, że tak powiem, ponownie postawił pod obrady uchwałę dotyczącą rozszerzenia strefy, gdzie tego zapisu nie będzie, niemniej jednak z praktyki wiem, że Zikit takiej uchwały nie postawi i pan prezydent pod obrady rady nie wniesie takiej uchwały. Także rada popełniła błąd, ale niestety nawet jakby chciała, to nie może go naprawić w tym momencie. Wszystko się potem odbija na mieszkańcach. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że na przykład Rada popełniła błąd. Mnie akurat nie było na tej sesji, byłem na urlopie. Rada popełniła błąd, no ale nie jest w stanie go zgodnie z prawem naprawić. Może to zrobić tylko i wyłącznie sąd, albo na wniosek jakiegokolwiek mieszkańca Krakowa, albo na wniosek wojewody. No, każdy, jak tu siedzimy. A na wniosek Rady Dzielnicy? Nie. Rada Dzielnicy nie ma osobowości prawnej. Jest to czysto intencyjny wniosek. No i taki jest porządek prawny w naszym kraju. Tak, moim zdaniem w tej kwestii Rada Miasta popełniła błąd. Takie jest moje zdanie, ale jakie zdanie będzie miał sąd, tego to ja nie wiem. Ulica. Proszę bardzo, tam pani się Tylko ja co otwieram ten PDF, to mi się komputer zamieszał. To strasznie długo. Położyć nacisk na to, żeby była faktycznie rozsądne podejście do optymalizacji miejsc parkowania. I jest to bardzo szerokie pojęcie. Bo ja tutaj przypomnę ulicy Kałuży, gdzie gdy nie ma meczu, obowiązuje prawo, nie wolno stać. Jak jest mecz, to można stanąć na całej Kałuży, na wprost na przejściu dla pieszych, wtedy ani misja nie podbiega, ani... I wtedy nikomu nic nie przeszkadza. Na przykład to jest ileś... Jest szeroki chodnik, jest ileś miejsc parkingowych dodatkowych na ulicy Kałuży po stronie stadionu. Bo druga strona automatycznie przez przystanki autobusowe jest wyłączona. Problemem na przykład będą na pewno miejsca postojowe na odcinku od Kałuży w stronę Kinarkiju, bo w tej chwili już autobusy tam nie przejeżdżają. Więc nie wiadomo, czy tam nie będzie postulowano postój właśnie na zasadzie na równolegle, nie na nie, nie, nie po skosie.
ale tutaj jedna rzecz to przede wszystkim te cztery ulice, a druga sprawa, żeby zwrócili uwagę na to, na wszelkie możliwe, dodatkowe, rozsądne miejsca parkingowe, bo nie wiem dlaczego, wtedy ta pani też z tu nie umiała wytłumaczyć, dlaczego na ulicy Kałuży wprowadzono zakaz postoju po stronie stadionu Pradowa. W domyśle można zmienić, że to chodziło o to. Proszę, mam pytanie do pana radnego Kawalka, czy jakiś przepis ogranicza, że tylko prezydent może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą zmiany w strefie płatnego pakowania? Tak. Aha, czyli tylko prezydent może. Ale nie pamiętam w tej chwili aktu prawnego, w związku z powyższym go nie przywoła, ale wiem, że to jest wyłączna kompetencja prezydenta. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę pani jeszcze. A dlaczego, jaki przepis tutaj jest, że w tym momencie jest zmienione na Włóczku, w tym miejscu, gdzie było parkowanie równoległe, takie skośne na równoległe? Jakich to... Gdzież chodnik został przygotowany? Przecież tam jest miejsce typowo przygotowane na parkowanie ukośne. Wie pani co, ja pani coś powiem. Tam na dole te samochody według mnie to wszystkie nieprawidłowo parkują, bo one zajmują cały chodnik. Nie można zmusić kogoś, żeby szedł górą przy Rosmanie. Ale ja nie mówię, ja mówię o tu od Stachowicza w drugą stronę. To mnie to też zastanawiało, to tak, pani ma się też dziwili, wiadomo. Tak. Była restauracja. Tak, też nas to zdziwiło. Tutaj to już jest czysta bzdura. I tym bardziej, że tam właśnie pozwalają na parkowanie na skrzyżowaniu. To też tym bardziej, że tam jest tak ciągnięte, że na skrzyżowaniu. Myślę, że my tego szczegóły wszystko będziemy z nikim omawiać, będziemy ich namawiać, żeby jak najbardziej optymalnie wyznaczali te miejsca, to jest oczywiście dla nas. Tym bardziej, że my tam akurat nie chodnik po remoncie specjalnie utwardzaliśmy, bo samochody jest oddzielony czerwoną kostką. No myśmy się też dziwili, można parkować. Znaczy myślę, że to jak najbardziej będzie do przywrócenia. Pytanie, co autor miał na myśli, to my musimy to dowiedzieć. No właśnie, co miał na myśli, tym bardziej, że państwo zwróćcie uwagę, że to jest taki moment w tej dzielnicy, że tam naprawdę nie ma miejsca. Tam się przyjeżdża samochodem i jeździ się pół godziny w kółko, żeby znaleźć miejsce. Proszę wierzyć, jak mam tam jechać, zaparkować, podejść na nogach, od siebie ale do domu. Żeby powiedzieć, ale ja to. Proszę bardzo. Pan. Ja mam takie pytanie, takie może trochę szczegółowe. Jest ulica Fałata i są bloki 13, 11, 9, 14 i 12. Między każdym z tych dwóch bloków jest uliczka. Czy tam też będzie strefa? To jest połączenie Fałata z Wyczółkowskiego na przykład. Czyli tam będzie można stać za darmo. Każdy tam będzie mógł stać za darmo, tak? Droga publiczna to w tym momencie będzie. Jeżeli to nie jest droga publiczna, to jej nie tak. To jest teren gminny na pewno. Gminny? Mówię, tak. Jeżeli to jest droga publiczna, to będzie strefa. Jeżeli to nie jest droga publiczna, tylko na przykład droga prywatna, spółdzielnia albo wewnętrzna. Nie, tam jest wszystko terenem gminy. A jest pan pewny? Tak. No to jeżeli jest to droga publiczna, to jest pytanie, czy to jest droga. Bo jak nie, to wszyscy się tam rzucą i będą tam stać. Są niektóre miejsca, to jest szeroki hotel po prostu, który jest terenem gminnym i zwyczajowo mieszkańcy na nim parkują. Myślę, że te problemy będziemy mieli w wielu miejscach. Ale to pan może zobaczyć na tych planach. Nie otwiera mi się, bo mi się komputer wiesza. Wczoraj czekałem 40 minut. Wisiał cały czas. Ja myślę tylko jedno, że zobaczycie państwo, że jak się spotkacie tu w marcu, to wszyscy będą zadowoleni poza jedną rzeczą. Te cztery nieszczęsne ulice, które mogę państwu powiedzieć, że to był fortel po to, żeby obalić w ogóle strefę płatnego parkowania. Radny zgłosił ten projekt, licząc, że po przyjęciu tej poprawki cała uchwała już nie przejdzie. Czy nie było pana, a ja wiem swoje. Poprawkę, sam głosował przeciw rozszerzeniu strefy. Ja znam tego radnego, to mam inne to radny Sonik był, prawda? To mam inne zdanie na ten temat. To był fortel. Myślę, że osoba, która mówi, że płatny abonament wcale ma nie gwarantować miejsca, nie zrobił tego w sposób nieświadomy, tak jak mówi pan, nie użyła tego jako fortelu, ale myślę, że... Trudno powiedzieć, co było przyczyną, że pan radny taką poprawkę zgłosił, ale zgłosił i przeszło, i jest duży problem. Ale czy tam można wypowiedzieć? To tylko dowodzi na to, że zrozumienie, ta sprawa jest troszeczkę wadliwa. Czy ktoś z państwa do projektu uchwały w temacie jeszcze chce zabrać głos? I rozumiem, szanowni państwo, że przechodzimy powoli do głosowania.
Proszę Państwa, Marzenko, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Najpierw... Za moment nie będziecie Państwo wiedzieć, co głosujemy. Głosujemy najpierw poprawkę pana Krzysztofa Chwarciaka, ponieważ jest ona najdalej idącą poprawką w odniesieniu do punktu numer 4. A mianowicie pan radny proponuje zastąpić ten punkt, krótko mówiąc, tym, żeby wnioskować, żeby nie było skrzyżowań równorzędnych na punkcie zwierzynieckim. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem poprawki autorstwa Krzysztofa Chwarciaka? Kto jest przeciw? Trzymać ręce, proszę. Proszę trzymać. Kto się wstrzymał? Poprawka nie przeszła, Szanowni Państwo. W związku z tym to już według kolejności będzie, czyli głosujemy poprawkę autorstwa Marcina Kapusty. W paragrafie 1 w punkcie 1 dodaje się słowa pośredników. W szczególności dopuszczenie możliwości parkowania skośnego na przykład przy ulicy Włóczków, strona Parzysta, ulica Morawskiego na fragmencie, tak, do ulicy Lelewera, tak? Ale Parzysta to jest nie Parzysta. Jeszcze raz. No właśnie. W paragrafie 1 w punkcie 1 dodaje się słowa pośredników. W szczególności dopuszczenie możliwości parkowania skośnego. Na przykład przy ulicy Włóczków strona nieparzysta. To podejrzewam jako przykład. Tak. Czyli to jest jak skręcamy po prawej stronie, tak? Tak, jest teraz. Tak, to jest zachowanie dotychczasowego stanu faktycznego. Ulica Morawskiego czy fragment ulicy Lelewela, strona nieparzysta. To jest ten chodnik, o którym mówiliśmy teraz, tak? No tak, Lelewela nieparzysta. Nie, to zrobiliśmy chodnik nawet, żeby parkowali na Judełkę. Tak? Dobrze, pytanie. Lelewela to jest Lelewela. Strona wschodnia. Wschodnia może być. Nie, ale chodzi o ten. Nie, na Lelewela są skośne na ulicy. Po prawej stronie skośne. Po prawej stronie skośne. Ale na przykład parkowanie skośne jest też na Prusa. I dlaczego nie ująłeś ulicy Prusa? Dobrze, ale jak znam życie i Ziki, to doczytaj jedną ulicę i na jednej ulicy zrobi, a na pozostałe się zrobi. Bo efekt będzie taki, że na jednej ulicy zrobi, a na 10 pozostałych nie zrobi. To jest to, o czym przestrzegałem Państwa. Dlatego Marcin, ale takie ulice jak Krusa i Telewela dlatego mieliśmy słowa, które jest generalnie kogoś, kto czyta tak ze zrozumieniem oczywistym, na przykład. Tak, żeby komuś... Znaczy ja bym przestrzegał przed takim szczegółowym, bo mówię, zrobią na jednym, a drugim. Ja bym napisał możliwie najwięcej miejsc. Dokładnie, ale tak jest napisane. Wydaje mi się, że po pierwsze do tego, jak mieszkańcy będą mieli trudności z parkowaniem, to wtedy trzeba doradzić, aby się działa o zmianę skośną, też można. Ale na Lelewela by trzeba zostawić te, co są skośne, to na pewno. Wydaje mi się, że te na razie wrzucić do tego, poczekaj. Do połowy lutego. Jeżeli chcecie przykłady na dwie, to dajcie pięć. Odpowiem. Nie podawać przykładowo, przykładowo umożliwienia parkowania skośnego. Wymieniania ulic. I wtedy zajmą się skośnym. Parkowanie skośnego. Ale to nie chodzi o Prusa, tylko chodzi o Prusa, chodzi o to, co przyjdzie do parkowania. To jest bardzo rozsądny projekt pani radnej Ewy Wcisło, żeby w tym zapisie w punkcie pierwszym po słowach nie zmniejszyła się
ilość, znaczy zmiana optymalnego sposobu parkowania pojazdów na nawiasie, na przykład parkowanie skośne. O, tak. Bez wyszczególniania konkretnego. Ja idę na kompromis, dopuszczenie. Na przykład parkowanie skośne i parkowanie skośnego. Tak jest. Maksymalnej ilości miejsc. Tak jest. Tak jest. Maksymalnie dużej ilości miejsc parkowania. No to ja muszę przepisać. To przepisamy, przegłosujemy poprawkę w tym czasie, która nie wiąże się z tą, tak? Czyli poprawka prostu Andrzeja Habranka wykreśla się punkt 4 z paragrafu 1 z wyżej wymienionej uchwały. Czyli generalnie wykreślenie punktu 4 z paragrafu 1 całkowicie, czyli żeby nie tworzyć wyjątku w przypadku ulicy Tatarskiej i żeby nie tworzyć wyjątku w przypadku ulicy Znaku 100. Który tak jest przez nas zamieszczony. Ja nie ukrywam, że osobiście się przychylam do tej poprawki z tego punktu widzenia, że to wyjdzie w praniu, czy będzie problem stwarzała ta ulica Tatarska, czy nie. Ale jest wyjątkowe to miejsce akurat. Czy za jest? Bo w tym, że wychodzi ulica spod budynku. No. Tam się nam zmieni wszystko w momencie, jak nie będzie parkowania. Przed, jak w ulicy Tatarskiej przełączy, będzie zakaz parkowania, to się wszystko tam zmieni. Tak, będzie inaczej też dobrze, szanowni państwo, Marcin będzie tutaj zagłosować też na to przeciw. Mówimy poprawkę autorstwa Andrzeja Habranka. Kto z państwa jest za tą poprawkę, czyli wykreślenie punktu 4? To ostatnio widziałem, jak ten Lelek zjadł z Sachowicza, z pewnym gdzieś się. To jest trzeci. Zresztą nie powinien tam jechać. Ktoś mu zbije Lelek. Kto się wstrzymał? Szanowni państwo, poprawka przeszła, czyli punkt 4 zostaje wykreślony z projektu uchwały. Optymalności projektowania miejsc parkingowych, a nie tylko i tego oczywiście. Ja myślę, że poprawka jest zrozumiała. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Marcina? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o poprawkę do mnie. I proszę państwa, przechodzimy do głosowania całej uchwały, projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi poprawkami?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję z tyłu. Uchwała została przyjęta.